No sé, es que a veces soy un poco paranoica. Czasami zachowuje się jak bueno. Paranoik. Sí, sí, allá. Przy telefonie. ¿Qué? Co? No. No to niemożliwe. Nie. W każdej chwili może wejść Nati. Już śpi. To jej pierwsza noc tutaj, więc... Chodźmy do naszej sypialni. No, pero... Tranquilízate, Roberto, por favor. Wydaje mi się, że nie powinniśmy tego robić ze względu na dziecko. No, creo... No, creo que sea conveniente que hagamos esas cosas... Lo digo por el bebé. To znaczy, że nie możemy być razem, aż się urodzi? Tak byłoby najlepiej. Spokojnie, już tam jadę. Co się stało? Boże, Adrian został postrzelony. Jest w ciężkim stanie. Muszę go zobaczyć. Już jedziemy. Wybacz, ale to jest poza wszelką dyskusją. Co zyskujecie, gnębiąc umierającego? To, że mój wuj umiera, nie umniejsza jego win. Musi za wszystko zapłacić. Nie sądzisz, że już to robi? Mógłby być dobrym człowiekiem i zachorować. Choroba nie ma nic wspólnego ze złem, jakie uczynił innym. Zemsta zatwardza serce. Nie chcę mieć męża z kamiennym sercem. Obiecuję, że dla ciebie nigdy nie będzie z kamienia. Zdajesz sobie sprawę, Eulalio, jak wielkie spustoszenie uczynił Lucy ten głód zemsty? Ja muszę to zrobić. Ale dobrze, że Lucy jest już poza tym. Chciałabym pójść na pogrzeb ojca Chiave, ale w końcu nie jesteśmy aż tak blisko. A jego matki nawet nie znam. Wyobrażasz sobie, jak ja się czuję? To straszne. Nie mogę uwierzyć, że Hernán nie żyje. Wiem. Myślałam, że wyzdrowieje, ale nikt nie może kupić sobie życia. Jest mi tak smutno. Nie musisz mi mówić. Mimo wszystko był dla mnie kimś szczególnym. Opanuj się. Ja wszystko rozumiem. Nie mogę iść na pogrzeb, ale Salvador gniewa się na mnie, nie na ciebie. Salvador está enojado conmigo, no contigo. Jestem twoją siostrą i bardzo cię kocham. Jemu nie zależy na tym, żebym tam była, więc wolę zostać z tobą. No prefiero quedarme contigo. Nie wiem nic więcej. Jest w szpitalu w poważnym stanie. Nie przeżyje, jeśli Adrianowi coś się stanie. Nie myśl tak. Zobaczymy się w szpitalu. Całuję cię. Jedziemy. Postrzelono Adriana. Y
Użyłem wszelkich wpływów, ale nie udało mi się dotrzeć do Gabriela. Będzie w izolatce do wyjścia. Gamoń ma tu większe wpływy niż ty. Najgorsze, że już oblizywałem się na te pieniądze. Ale się nie udało. I wtedy płacz nie pomoże. Jeśli nie dostanę go od Gabriela, liczę na ciebie. Na mnie? A może chcesz, żebym ci przejechał po twarzy? Najwyraźniej wtedy czujesz się lepiej. Ponegocjujmy, Martin. Negocjujmy. Spokojnie porozmawiajmy. Właśnie. Musimy działać spokojnie, przemyśleć wszystko. A może zmienimy reguły? Zeżrzyj to, gnojku. Mam lepszy pomysł. Cisza! Wiesz jaki? Odpłacę ci tym samym. Łobuzie! Następnym razem, kiedy staniesz przeciwko mnie, zabiję cię. Przysięgam, zabiję. I wiesz co? Zostawię cię tak, bo na nic lepszego nie zasługujesz. Tu jest tak, jak ja powiem. Doprawdy? Skoro Fanny chce odejść, nie będę jej zatrzymywała. Nie zależy ci na niej? Dla mnie to zwykła służąca. Tylko na tobie mi zależało. I ciebie jednego kochałam. Nie musisz tego mówić. Mam tego dość. Nigdy nie rozumiałeś i nie doceniałeś, jak bardzo cię kocham. Jak bardzo jesteś dla mnie ważny. Dlaczego? Nigdy nie byłeś ze mnie zadowolony i nigdy mnie nie kochałeś. Nie mogę tego zrozumieć. Mylisz się. Bardzo cię kocham, ale zawsze jest jakieś ale. Choćbym sobie duszę rozdarła, żeby cię zadowolić i sprawić, byś poczuł się ze mnie dumny, nie uda mi się. Nieprawda. Bardzo bym chciała, żeby tato z Martą wyjechali w podróż poślubną. Uparli się. Cieszę się, że w końcu są razem. Najbardziej cieszy się Nati. Mamy nową siostrzyczkę. Cześć. Dobrze, że jeszcze nie śpicie. Nie możemy. Nerwy nam nie pozwalają. Na pewno jest wam niewesoło, ale starajcie się o tym nie myśleć. Zwłaszcza ty, Betty. Chcemy z Juliem z wami porozmawiać. Wiem, że to może nie jest najlepszy moment, ale... Pobieracie się? O to chodzi? Nie zupełnie. Na razie chcemy razem zamieszkać. Jeśli się na to zgodzicie. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa, tekst Teresa Budaczyk, czytał Zbyszek Moskal.